Wieczorek! Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Witamy się z Wami... jaki dzisiaj mamy dzień? Czwartek. Witamy się z Wami w czwartek. Czwartek to jest chyba 26. Tak, 26 lipca. Takie rzeczy się dzieją. No, to jestem ja, moje nienormalne dziecko. I nasze piękne nowe tło. Patrz, to tło wygląda jak na plaży, jak ten, jak się to... Parawan. Nie? Jakby tu jeszcze palmy jak wstawił. To by było, patrzcie, idzie. Przystojniak. No, tak. Będziemy się zbierać, wychodzimy jeszcze nie wiem gdzie, wiem na pewno, że chyba do parku pójdziemy i nie wiem gdzie jeszcze, ale być może do sportowego. Oliwia chce sobie kupić strój, bo tak jak Wam wspominałam, Oli niedługo wybywa, na szczęście. Na nieszczęście. Tak, na nieszczęście. No, także co? Tam jestem taka rozładowana, tutaj są torby, tutaj są jeszcze rzeczy, także jeszcze niestety nie wszystko się wszędzie pomieściło, ale dajemy radę. Jeżeli chodzi o vloga, to drugą część vloga będziecie mieć prawdopodobnie jutro na kanale, a to dlatego, że dzisiaj postaram się jeszcze właśnie za chwilę Wam udostępnić ten najnowszy haul, try on haul z Shein, z kolekcją taką już letnią. No i co? Jeżeli chodzi o to, co ja mam na sobie, to spodenki nie pamiętam skąd, koszulka z What's Mode, co jeszcze? Co jeszcze mamy? Jeśli chodzi o paletkę, to była to Extra Spice od Sofix. Co jeszcze? A na ustach chyba NYX Butter Gloss, chyba 03, o ile się nie mylę. No, także my się zbieramy. Tomasz się już szykuje i będziemy wybywać i oczywiście zabieram Was ze sobą. Także dzisiaj na kanale będzie try on haul z Shein z kolekcją Summer. No, także do usłyszenia. No i hejo, hejo, witam się z Wami ponownie i my jesteśmy już w parku. Teraz Wam pokażę, park Wam pokażę. Tak o, wygląda, tak. Nie widzę nic z tyłu, tu są jakieś wystawki. I dziwne różne rzeczy. Ała. Tu jest brygada. Czekajcie, bo ja nic nie widzę. Jest Tomasz, jest Oskar, jest Klaudia, jest Olivia. I są Desperadosy, oczywiście. A Gracjan jest tam, na boisku. No, także jesteśmy właśnie w takim parku. Ludziów jest jak mrówków. To jest Abbey Park. Jak? Abbey Park. Abbey Park. To jest park Abbey. Tu jest ta dziewczynka, która nie chce się pokazywać w kamerze. Pokaż, jak nie chcesz się pokazywać w kamerze. Pokaż, jeszcze bardziej pokaż. Pokazujesz się, jeszcze bardziej się odwróć. O! No, także tak to wygląda. I co? I siedzimy sobie, zobaczcie, nawet psiaki są, patrzcie. Tam jest za mną pies, za mną, tam. Psiaczek. No. Pogoda jest genialna, a powiem Wam, że jest po prostu... Tak jest. Jest po prostu jakby trochę za gorąco. Teraz by się naprawdę przydało, tak szczerze mówiąc, 5 minut chociaż takiego letniego deszczyku, takiego pokropienia. Naprawdę, tak z jednej chmurki małej, tak z jednej małej chmurki. No, także siedzimy sobie, mamy mały piknik. Myślę, że odezwę się do Was jeszcze później. Tam jeszcze jest taka fajna wspinaczka. Jak dzieci pójdą do skateparku, to też Wam pokażę, co it mams. A tu jest ten łobuz taki, o. No, łobuz. No bierz chipsy. A paczki proszę do śmieci, Gracjan. Nie wiem, czy ja to ta różowa. No, także odzywam się do Was niebawem. Dzień doberek, witam się z Wami bardzo gorąco i serdecznie. Witam Was w piątek, piątunio. Witam się z Wami z domku. I co? Dzisiaj mamy taki bardzo kompatybilny i bardzo, jak się to wie, produktywny początek weekendu, gdyż po pierwsze pokażę Wam w ogóle, a tak w ogóle to robię Wam kontynuację, słuchajcie, vloga, ponieważ, czekajcie, zgaszę tylko to światło jedno, o, ponieważ niedokończony jest vlog z wczoraj, mam za mało materiału, więc wypadałoby coś Wam dopowiedzieć, a że siedzimy i jakoś tam spędzamy weekend, no to się z Wami tym podzielę. Dzisiaj z racji tego, że Tomasz pojechał z autem tam gdzieś, wiecie, do lekarza z autem, to my z kolei wzięłyśmy się jak to kobitki za kitchen. No, normalnie Hell's Kitchen. Także mamy tutaj kolorowo, będziemy robić sandwicze. Takie wiecie, takie trójkątne, ja wam to pokazuję. Takie trójkątne do grzańca albo do kuchenki. Przekładane wszystkim po prostu, co komu wpadnie w ręce. I będziemy zażerać. Do tego zrobimy jeszcze frytasy, więc tak to będzie. Chłopaki grają, już wam pokażę. Patrzcie! Patrzcie, chłopaki! Henio! Chłopaki, a dziewczyny... Wow, 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 wow. A dziewczyny mają dzisiaj challenge. Mają challenge, w sumie nawet nie wiem jak za bardzo go nazwać. Zdradzę wam taki rąbek. Dziewczyny są mega, mega utalentowane, jeżeli chodzi o malowanie, rysowanie, szkicowanie i tak dalej. I wymyśliły, że chciałyby nagrać, słuchajcie, malowanie. Po prostu chcą coś namalować. Ja tutaj na kartkach, już wam pokazuję, ja tu mam karteczki, nie wiem ile, nieważne, chyba miało być 6. O, na tych karteczkach ja... O, ciemno. Czekajcie. O, na tych karteczkach ja dziewczynom napiszę, co ewentualnie mają namalować. One losują po kolei, która co wylosuje, to będą malować. A was poproszę na samym końcu o wydanie waszej opinii w komentarzach, który obrazek wam się bardziej spodoba. No i oczywiście, który będzie jak najbardziej odwzorowywał to, co wylosują. Także ja zaraz piszę dziewczynom tutaj coś i odezwę się do was, jak będą losować. No i hejo, hejo, słuchajcie, ja już dziewczynom przygotowałam tutaj, tada, jest 6 obrazków. Wam pokażę teraz, wcześniej, one o tym nie wiedzą, pokażę wam, co wybraliśmy tutaj z chłopcami. Uwaga, ten same fajne. Pierwszy. Ja ostatni wybrałam. Uwaga, to jest pierwszy. Drugi. To jest drugi. Myślę, że też urocze. To jest trzecie i chciałabym, żeby Klaudia to wybrała. Ale cicho. Trzecie. Czwarte. Albo to, żeby wybrała. To jest w ogóle przepiękne. Lecimy dalej. Ostatnie dwa. To mogłaby wybrać Oli. Tak obstawiam. Coś fantastycznego. I ostatni, uwaga, coś co chłopcy wybrali. Tada! Jakiś pistolet albo zombie. No, małe zombie. Prawie małe zombie. Także to jest wybór dla dziewczyn. Tu są dziewczyny, już się przygotowują. Dadą, dadą. I uwaga, uwaga, teraz będą losować. Czekajcie, ja przedstawię tutaj karteczki, żebyście wy tu wszystko widzieli, widziały. Dadą, raz, dwa, trzy. 4, 5, 6. Oli, losujecie. Proszę, losuj Klaudia. Ale możemy laptop, żeby nam pomogło. Oczywiście, laptopa wam zostawię, bo pozapisywałam wam te obrazki. Losuj. Chyba nic nie widać. Losuj śmiało. Pociągnij, którąś możesz pomieszać, pomieszać, pomordać. Kurczę, żeby nie było nic widać. Losuj. Ale uwierzcie mi, że... Jezu, ale mam stresa teraz. Powiedz, co masz. Co jest? Wow, ale patrzcie, jak wzięła, ona lubi mopsy w ogóle. Ale fajnie, bo chciałam, żeby to wybrała. To jest pierwszy mój obrazek, jaki wybrałam. Super, Oli. Oli, jak znam życie i jej szczęście, nie chciała twarzy, więc twarz wylosuje. Oli wylosuje face'a. Dawaj, dawaj, mieszaj, mieszaj. Co jest? No to mały zombie. No, ten tak zwany pistolet. Dobra, a teraz dziewczyny będą widziały swoje prace. Albo dobra, nagram wam, czekajcie. Pokażę wam wasze prace. Odwróćcie sobie. W sumie to za chwilę nawet zostawię wam mój telefon i sobie będziecie mogły zrobić zdjęcie. Otwieraj po kolei. Pierwszy jest Klaudii. To jest twój. Kto to wybrał? Chciałaś zombie. Masz zombie. Pokaż Klaudii teraz. Już jest zapisany, już masz. Wyjdź. On jest zapisany. Tu macie wszystkie. To Oliwii? Tu są wszystkie wasze, a pokaż pierwszy u góry, to jest Widziałam go. I go powiększycie, zoomujecie. Oczywiście on nie musi być taki pocieniowany, ciemny, ale żeby pyszczek chociaż był. No jest fantastyczny, zobaczcie. Jak mam... O, ja wiem, otworzę to w dwóch kartach. Zrobisz, jak uważasz, ja wam telefon zostawię. Czas dziewczyny mają, nie dajemy im żadnego tutaj ogranicznika jakiegoś, że 5 czy 10 minut. Mają kartki, mają sprzęt, mogą kolorować, to może być nawet, nie musi być czarno-białe. No i co? I do dzieła. Ja trzymam oczywiście za was kciuki i odzywam się do was, jak dziewczyny skończą pracę. Powodzenia! Oli się cieszy. Dobra, także czas start, ja idę do kuchni, dziewczyny malują i za chwilę, po jakichś tam kilku minutach przyjdę, pokażę wam chociażby ich szkice. Dobra, także odzywamy się później. Dzień dobry, dzień dobry. Przychodzę do was dzisiaj, gdyż wczoraj już niestety nie daliśmy rady. Zabraliśmy się za kanapki i tak nam wieczór upłynął. Dlatego przychodzę do was dzisiaj z... Zobaczcie z czym. No przecież to wygląda po prostu... w ramkę i na ścianę. Tak wyglądają prace dziewczyn, z tego co nagrywałam wam w poprzednich klipach. Teraz tak, oczywiście place są już podpisane i teraz tak, ta praca została zmieniona. Klaudia podjęła się swojego wyzwania, jeżeli chodzi o Oli. Oli gdzieś tam wymiękła lekko na tym małym zombie i stwierdziła, że jednak wybierze sobie kota, także w sumie miała małe fory. Klaudia to, co dostała, to namalowała. Ocencie bardzo proszę same te prace. Dajcie znać, jak wam się podobają. Ja jestem pod mega wrażeniem. Ja uważam, że dziewczyny mają zaczepisty talent i powinny go ćwiczyć. Także w komentarzach czekam na wasze opinie. Oczywiście nie pytam tutaj, która praca jest lepsza, tylko po prostu napiszcie, co myślicie. Tak jak mówię, to jest praca Oliwii, to jest praca Klaudii. Ode mnie po prostu łapka w górę i prace są zaczepiste, po prostu są zaczepiste. No, a jeżeli chodzi o to, co dzisiaj, no i teraz będę wam tak trzymać cały czas na kocie i na psie, to jeżeli chodzi o dzisiaj, to poczekajcie, ale się muszę odwrócić. No, ja już jestem odwrócona, jestem wykąpana, więc trochę gdzieś tam mi się mogą przyświecać włoszęta. Jeżeli chodzi o makijaż, to jeżeli chodzi o paletkę, to generalnie jest miks Revolution zapomniałam z czym. Aha, na pewno z Top Shopem. Ten cień, ten świecący to jest Top Shop. Jeżeli chodzi o usta, to jest Yves Saint Laurent i to jest Zydy. Już wam mówię, numerek 11. Numerek 11, no i co? Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to oczywiście Smashbox plus Vlada i to jest kolorek Rosemantic. Jeżeli chodzi o tusz, to oczywiście L'Oreal i to był ten Unlimited Mascara. Chyba wszystko pamiętałam, czy chyba nie wszystko? Jeżeli chodzi o bronzer, to był to stick z Maybelline, ten Master Contour. Już go zajeżdżam i już on mi, tak powiem wam, że już nawet nie jest dobrze jakby wyprofilowany. Już mi się po prostu kończy, że tak powiem. No i brwi. Co ja użyłam do brwi? A cienia z paletki tej takiej Renaissance, tej na dzień, czyli tej jasnej wersji małej paletki z Revolution i użyłam cień ten taki szaro-brązowy. I to wsio. Jeżeli chodzi o nas, to co? My dzisiaj wymykamy do Cheltenham. No, także tyle w temacie. Jeżeli coś będzie fajnego w sklepach, oczywiście z nowości, to postaram się wam nagrać tyle, ile będę mogła, a przede wszystkim jadziemy po to, żeby wyszykować Oliwkę na wyjazd, to znaczy no ja chcę wyszykować Oliwkę na wyjazd. Także młoda jedzie w sumie co prawda 3, ale to jest teraz taki wolny nasz czas, kiedy możemy po prostu spokojnie pojechać. 2 przyjeżdża Łukasz, więc wtedy już wszystko odpada. Chciałabym, żeby już była gotowa, spakowana i miała już rzeczy, wiecie, takie na boku. No, no i co? Tam oczywiście chłopaki gdzieś rozrabiają w tle. Widzę Gracjana, nie widzę Oskara, ale słyszę Oskara. Jest Klaudusia, tutaj siedzi na sopie. Oliwia wyszła z łazienki, to ta dziewczynka, co się bardzo wstydzi kamery. O, jak się wstydzi, patrzcie, jak się wstydzi. No. My się zabieramy, ja dopijam tylko moją słabą kawę, bo jakoś tak nie do końca się czuję na kawę i brykamy. Także odezwę się do was, myślę, że już tam z miejsca i pokażę wam, mam nadzieję, cokolwiek, bo sama nie wiem nawet co. Wiem, że są nowości w ogóle z Revolution, ale czy je tutaj znajdę stacjonarnie, to Nie jestem pewna, do końca. Wiem, że jest nowa paletka, znowu współpraca jakiejś vlogerki, jakiejś youtuberki chyba brytyjskiej, nie znam dziewczyny, ale paletka fajna, natomiast do brązowej tęczówki oka, z tego co widziałam. Kolory fajne i widzę już, że pomysł lekko naciągnięty od Maxineczki, dlatego że większość dziewczyn, które przy współpracy z Revolution robiły paletki, jednak skupiały się na tym, że cienie były tylko i wyłącznie do oczu. Maxineczka zapoczątkowała bodajże to, że zrobiła jakby w paletce wszystko do całej twarzy, do makijażu twarzy, czyli użyła różu, bronzera i rozświetlacza, i teraz widzę w tej paletce też po bokach mamy rozświetlacze albo dwa, albo bronzer i rozświetlacz, już teraz dokładnie nie pamiętam. W każdym razie paletka wygląda ładnie, fajnie, zupełnie inaczej, no ale tak jak mówię, raczej nie do mojej niebieskiej tęczówki oka. No i co? Też wiem, że są jakieś fizery do kąpieli chyba z Revolution, no powiem Wam, że jak coś zobaczę, coś znajdę, to postaram się oczywiście Wam na bieżąco pokazać. No, także słyszymy się niedługo. Ja piję kawę, piję z Monią, nie muszę mówić wtedy, także Misia pozdrawiam. I co? I słyszymy się całkiem niebawem. No i hejo, hejo, odzywam się do Was już z auta i jesteśmy w trasie, prawie byliśmy tylko odwieźć dzieciaczki Tomka do mamy i co? I będziemy zmierzać do Cheltenham. Także już tylko my zostaliśmy, niestety dzieciaczki musiały być odtransportowane. No a my co, jak zwykle, standardowo teren, wspomaganie monsterem musi być, aczkolwiek ja dzisiaj jakoś Wam powiem, taka jestem lekko poskładana, dlatego że siedziałam chyba do drugiej albo do trzeciej, nawet nie pamiętam, w papierach, wypełniałam papierki, także takie uroki. No, a na sobie mam w ogóle nowy t-shirt, nową koszulkę, którą dostałam od Tomasza, taka love, i tutaj coś jest to be strong and independent. No, taka koszulka fajna, z fajnymi napisami, także chyba z Tesco? Chyba z Tesco, albo z Azdy, nie wiem teraz, Tesco albo Azda. Mówi, że spodobał mu się napis i dlatego wziął. Ta koszulka, napisało te F. Tesco Azda. No, także Tomasz właśnie idzie już powoli i co, zbieramy się i jedziemy. Znaczy zbieramy się, no już jesteśmy zebrani. Także w drogę, komu w drogę, temu wrotki, i odezwę się do Was z Cheltenham. No i hejo, hejo, właśnie jesteśmy w Primarku i właśnie chciałam Wam pokazać. To są dokładnie te takie pseudostaniczki, w sumie bardziej tak jakby nakładki, które używacie w ten sposób. Czekajcie, odwrócę. Jakoś się poradzę. O, dokładnie coś takiego. I one są za 5 funtów. Macie czarne, dobrze. Macie czarne, macie cieliste, białe. Macie też taką taśmę w Primarku, którą zabezpieczacie sobie dość wycięty dekolt. Oraz, czekajcie, gdzieś jeszcze widziałam tutaj takie. Coś podobnego do tego, co ja miałam. Coś takiego. O, lace up bra. I to jest w cenie, no możesz. I tu mamy cenę 6 funtów. No, to dokładnie coś takiego. No co? Dobrze, no co? I czarne. No i tutaj mamy jeszcze takie dodatki. Także na takim dokładnie wieszaczku z bielizną możecie znaleźć też sceniczki fajne. Chodź, synek, dobrze, no, w kasie zobaczysz. No i ja właśnie wziąłam sobie do przymierzenia dokładnie ten staniczek, ponieważ potrzebuję czegoś białego, oraz ten, który jest tu. O, coś z takich, tylko że biały. Ale oczywiście wszelkiego rodzaju haul zrobię Wam oczywiście, jak wrócimy do domu. Dobra, Oli wybrała jak na razie tylko poduszkę, taki zagłówek, w sumie klapki i skarpetki. Idziemy na dół. No i hajo, hajo, odzywam się do Was z przymierzalni. Tak wygląda moja dzisiejsza stylizacja na sportowa. Koszulka, okularki, bluza. Bluzy mamy dzisiaj te same. Tu jestem ja i moja budowa i mój ring. Staniki, które niestety nie pasują. A Oli co wybrała? Pokaż, co wybrałaś w końcu. Oli przymierzała 2 stroje kąpielowe i wybrała... Zgadnijcie, który? sportowszy, czy taki z ananasem. Także wiadomo, że z ananaskiem, tak? No, także my spadamy. Zgadnijcie, tak. Dobra, tu jestem. No, także ja się z wami żegnam. Także ja nie wzięłam nic. Sukces jakiś po prostu. Sukces, ale ja za to nastawiam się na jakiś mini, chociażby mini zakup kosmetyczny.